Szczytno błyskawicznie reaguje na zagrożenie koronawirusem w Urzędzie Miasta, a także we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa. Drzwi i klamki są regularnie dezynfekowane, a na korytarzach pojawiły się plakaty z instrukcją poprawnego mycia rąk oraz dozowniki z płynem dezynfekującym. Ponadto mieszkańcy są w urzędzie proszeni o zachowanie bezpiecznego odstępu wynoszącego 1,5 metra od siebie. Szczytno jest dość dobrze przygotowane. Od samego początku prowadzimy spotkania ze wszystkimi służbami. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to jeszcze przed zamknięciem szkół zamknęliśmy wszystkie zajęcia dla naszych mieszkańców, czyli zajęcia sportowe i kulturalne. Odwołaliśmy imprezy. Władze miasta są w stałym kontakcie z wojewodą warmińsko-mazurskim i wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną. Aktualne informacje dotyczące sytuacji w Szczytnie znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce pod nazwą Koronawirus. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv